Blisko 840 godzin zajęć dodatkowych przeprowadzonych zostanie w tym roku szkolnym w placówkach z terenów gminy Szczecinek. Wszystko to w celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w sferze zdrowia psychicznego uczniów. Uczniowie szkół podstawowych w terenach gminy Szczecinek będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć lekcyjnych. Na te wójt gminy Szczecinek, pan Ryszard Jesionas, podpisał umowę z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, panem Olgiertem Geblewiczem, 20 października w Szczecinie. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu grantowego Pomorze Zachodnie Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jest to projekt, którego głównym celem jest, mówiąc wprost, nadrobienie braków, które powstały w wyniku pandemii. Tutaj mówimy szczególnie o kwestii efektywności kształcenia, no bo jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ponad rok kształcenia zdalnego wpłynął niekorzystnie na poziom wiedzy naszych dzieci. Jednocześnie mówimy tutaj o zaległościach w zakresie rozwoju interpersonalnego, mówimy tutaj o rozwoju psychosomatycznym dzieci, które bardzo długi czas spędziły w domu, nie miały bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, mają pewne braki w relacjach interpersonalnych. Zajęcia dodatkowe obejmą ponad ćwierć tysiąca uczniów, konkretnie to po 64 w szkołach w Wierzchowie, Turowie i Parsencku oraz 61 w Żółtnicy. Program zapowiada się nad wyraz bogato. Odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, biologii czy chemii, ale również zajęcia, które będą miały na celu rozwój już posiadanych umiejętności przez uczniów. Mówimy tutaj o zajęciach z języków obcych, matematyki, zajęciach sportowych. Tutaj duży nacisk będzie kładziony na unihokej, ale będzie również organizowane kółko teatralne. I planowane są również zajęcia radzenia sobie ze stresem. Wszyscy wiemy, że dzieci mają często z tym problem, dlatego tak ważne jest, aby osoby wykwalifikowane pomagały im, podsuwały im dobre praktyki w radzeniu sobie ze stresem. Łączny koszt projektu to nieco ponad 58 tysięcy złotych. Uzyskane dofinansowanie opiewa na sumę ponad 55 tysięcy złotych, z czego ponad 46 tysięcy złotych pochodzi ze środków unijnych, zaś niecałe 9 tysięcy złotych z budżetu państwa. Wkład własny gminy Szczecinek w przedsięwzięcie wyniósł tylko nieco ponad 3200 złotych.